Cześć. Dzisiaj zrobię surówkę piękności. Nie wiem skąd wzięła się ta nazwa, ale pamiętam, że robiłam ją na studiach, jak mieszkałam na stacji i właśnie z moją ciocią przyszywaną robiłyśmy sobie ją na śniadanie. No i tak, same zdrowe składniki, więc tutaj może być to właśnie danie dietetyczne. Chociaż no, mamy orzeszki, więc tu kalorii trochę jest. Można to odjąć, jak ktoś liczy kalorie, może sobie tutaj pofolgować i sam, skomponować to danie. Słuchajcie, my wtedy byłyśmy piękne i młode, surówka piękności, jadłyśmy ją na śniadanie. No i oczywiście, co wykorzystywałeś? Płatki owsiane. Ja sobie dam, dzisiaj nie zjem za wiele. Dwie łyżki płatków, łyżkę, tu mam otręby owsiane i to zaleję na moment, tak myślę, łyżką wrzątku. Tak, to mi się tu będzie chwilę zaparzy. Super, w tym czasie, popatrz, co sobie tu gotowałam na tym momencie, oczywiście kwiaty. Biegałam jeszcze do ogrodu, jeszcze mi nie przemarzły, mam do dekoracji, ale poza tym tutaj mam rodzynki, pistacje, słonecznik, goje, nasiona goi, orzechy laskowe, daktyle. Mogą być orzechy włoskie. Dzisiaj akurat ich nie dokładam. Za chwilę to wszystko dołożę, a wcześniej jeszcze zetrę jabłuszko. A nie obieram ze skórki, bo najwięcej witamin jest pod skórką, jak wiecie. Poza tym wzięłam takie czerwone. Kwiatuszki sobie odłożę i teraz do tego na wszystko sypię. Ja uwielbiam takie rzeczy. Tak po łyżce myślę, wszystkiego przygotowałam. Proszę. Do tego. Aha, jeszcze wcześniej muszę sobie wziąć łyżkę. Łyżeczkę miodu. Ach, już mi ślinka leci. Jabłuszko. I trochę jogurtu naturalnego. Albo, jeżeli ktoś lubi, to może sobie dać jogurt owocowy. Tu nie mam żadnych przeciwwskazań. Może być maślanka, może być kefir. Co kto lubi? Pięknie, raz, dwa, trzy. I jedzonko gotowe. Dorka już czuje, że ja coś wykombinowałam. Tym będzie jadła ze mną. Oczywiście, ona uwielbia wszystko. Warzywa, owoce, a jabłka tu przypada do jabłuszkami. I już. Mam kolację, mam już na kolację, mam już na śniadanie. Przeważnie jem to na śniadanie, ale dzisiaj mam taką ochotę zjeść sobie to już po prostu, nie wiem, no. No mam jakąś potrzebę orzeszków, pogryzienia, więc dzisiaj jem to na kolację. Oczywiście już widzicie, przełykam, bo już nie oparłam się, musiałam łyżkę oblizać. No to będzie dla mnie. Podobało wam się? To subskrybujcie. Komentujcie, piszcie do mnie, uwielbiam wasze komentarze, uwielbiam waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.